Co dalej, widzowie? Napisałem do Twitcha w związku z zmiany mojego nicknamu. Nie mogę zmienić nicknamu w Twitchu. Już wam tłumaczę dlaczego. Zgadnijcie, widzowie, dlaczego nie mogę zmienić nicknamu na Twitchu. Nie wolno i chuj. Kiszek jest zajęty. Nie, ja jestem właścicielem konta Kiszek. Nie, nie jest zajęty mój nickname. Nie jest, to jest mój nickname. Ja mam to konto, dzisiaj się na nie zalogowałem, jest moje. Nie można w Twitchu zamienić nicknamów. Po prostu nie można. I działa to w taki sposób, że jeżeli mam dwa swoje konta, to nie jestem, widzowie, w stanie ich w ogóle podmienić. Nie mogę ich po prostu zamienić. Mogę zmienić nickname na jednym koncie i potem mógłbym zrobić tak. Słuchajcie, mój plan zakładał to. Zmieniam Kiszaka na inne konto, zmieniam Putrefy na Kiszaka i potem tworzę nowe konto z nickiem Putrefy, nie? Żeby z powrotem go sobie zająć, żeby na przykład bot się tak nazywał. Logiczne. Zgadnijcie teraz, widzowie, czemu nie mogę tego zrobić. To nie jest kwestia cooldownu. Bo suby tracić, nie. Bo jest zabronione multikonto, nie. Bo w trakcie zmiany nicknamu, nickname powraca puli po jakimś czasie, po kilku miesiącach. I teraz uwaga, jest sprecyzowane, że po jakiś czas po upływie x miesięcy. Czajcie to? Więc to nie jest tak, że on powraca równo po na przykład 6 miesiącach, tylko on powraca po jakimś czasie do puli. I żaden staw Twitcha nie jest w stanie tego ogarnąć partnerowi. No jest napisane minimum 6 miesięcy lub później. Tak, a wtedy przecież nie będę co kurwa 2 godziny sprawdzał, czy nikt nie jest zajęty i ktoś byłby w stanie go podpierdolić, bo nie wiem kiedy dokładnie wraca do puli. I teraz słuchajcie, jaka jest sytuacja. Napisałem maila do Twitcha, bo przy okazji mi wpadła jeszcze jedna rzecz do głowy. Pamiętacie, kiedyś było coś takiego na Twitchu jak Instreamly, nie? I Instreamly działa tak. Dobra, to nie wiecie co to jest. Jest taka funkcjonalność, ona nie jest powiązana z Twitchem. Dobra, jest coś takiego jak Instreamly. Instreamly działa w taki sposób, że podpinasz sobie alerty pod swojego streama i na twoim streamie, dodatkowo w playerze, normalnie, nie wiem, tak jak tu, wyświetla się raz na 20 minut reklama i za każde wyświetlenie tej reklamy, czyli za każdą osobę na streamie, dostajesz pieniądze, nie? To są oddzielne reklamy, za to są takie stawki w zależności od 10 do 20 zł za każdy 1000 wyświetleń, no nie? Tylko no, tych reklam dzisiaj z Zajfem liczyłem, na 6-godzinny stream jesteś w stanie wyświetlić w okolicy 20. Jeżeli by faktycznie były, no nie? Jeżeli pula z danego dnia, a wiecie, że streamuję wieczorem, no to jest bardzo duża szansa, że ta pula z tego dnia by była usunięta. W sensie niektóre reklamy by mogły być wydrenowane przez ludzi, którzy streamują rano. No to kurwa, wyobraźcie sobie, nawet jak masz 10 zł za każdą reklamę, masz 200 wyświetleń w ciągu streama. Kurwa, ja bym dziennie na streamie robił dodatkowe kilka stówek z niczego, nie? Totalnie kurwa widzowie z niczego, giga dobry deal, nie? Zajebista rzecz. I słuchajcie tego. Problem jest taki, że Twitch tego mega nie lubi i Twitch to próbuje wyplewić. Streamerzy, którzy tego używają, dostają normalnie mail od Twitcha, żeby tego nie używali. Więc z uwagi na to, że jest to kolejne pytanie, jakie miałem do Twitcha. Gucio tego używa, o widzisz no. Z uwagi na to, że miałem kolejne pytanie do Twitcha, napisałem. Czy istnieje możliwość skontaktowania się z osobą, która jest odpowiedzialna za relacje z partnerami Twitcha? Ponieważ mam kilka pytań dotyczących mojej umowy partnerskiej z uwagi na obecne przechodzenie na Partnera Plus, który w przyszłym miesiącu zostanie u mnie przyklepany. Mam obecnie ofertę od Streamly, która wiem, że dla Twitcha jest problematyczna, dlatego chcę zobaczyć, jak to wygląda oraz chcę się dowiedzieć, jak możecie mi pomóc w zmianie mojego nicknamu, nie? No i kurwa, zobaczymy. Bonkol mi powiedział, Bonkol ma o wiele lepsze relacje z Twitchem niż ja, że w Twitchu można się umówić na coś takiego, jak normalnie spotkanie z kimś na kamerce, z jakimś przedstawicielem. Jestem ciekaw, czy mnie kurwa na to umówią faktycznie, nie? No ale jak na razie dostałem w poprzednim wątku, napisałem, że chciałbym porozmawiać z jakimś przedstawicielem, to mi powiedzieli, że nie ma takiej możliwości. Więc mi napisałem kolejną wiadomość, kolejny wątek, że mam pytanie dotyczące mojej umowy partnerskiej, że mam ofertę, którą chcę rozważyć i chcę porozmawiać z kimś z Twitcha odnośnie kurwa tego, ponieważ to będzie związane z moimi kolejnymi podejmowanymi krokami na tej platformie.
No i zobaczymy, czy mi w ogóle odpowiedzą. O wiele lepszy niż ja, to nie jest trudne, to prawda. To ja i Twitch, no to nie jest, wiecie, kurwa, lepsze relacje niż ja i Twitch, to wy macie wszyscy. Każdy większy streamer ma opiekuna swojego? Nie, to jest nieprawda. Tak było kiedyś. Tak było na platformie 5 lat temu. Nawet 3 lata temu, jak przyjmowałem partnera na Twitchu, to też dostałem maila, z którym się mogłem kontaktować, ale to nie jest tak. To już niestety nie działa tak. Kiedyś, owszem, na Twitchu tak było, że był nawet chyba Discord partnerów, ale wydaje mi się, że on już nawet został zamknięty. A może jest, kurwa, Discord partnerów Twitcha? Nie, nie ma. Nie ma, został usunięty chyba. Był nawet jakiś Discord dla partnerów Twitcha dedykowany. Skąd słabe relacje? Z tego, że... Kurwa, to jest długa historia. I one są związane z tym Streamly. Rok temu, jakiś półtorej roku temu, nie wiem ile to było, zarequestowałem sobie promocję na stronie głównej. Na następny dzień zostałem ściągnięty ze strony głównej. Na podstawie złamania regulaminu Twitcha, zapytałem się, jaką część regulaminu Twitcha złamałem. Okazało się, że to było używanie narzędzi trzecich do wyświetlania reklam. Poprosiłem o wysłanie fragmentu mojego streama, w którym coś takiego się pojawia. Twitch mi tego nie podesłał, mimo wszystko mnie zdjął ze strony głównej. I napisałem maila, że ich zachowanie jest nieprofesjonalne, że nie potrafię nawet udowodnić tego, co zrobiłem. To był taki bardzo długi mail, no nie? No napisany w takim, no negatywnym tonie mimo wszystko. I mi na niego nie odpisali, po kilku dniach mnie bez słowa przywrócili na stronę główną. Bo weryfikując mnie do wrzucenia mojego kanału na karuzelę na stronie głównej, nie sprawdzili, że używam InStreamly, które mi się nie podobało, ale ja miałem to InStreamly włączone w trakcie bycia na stronie głównej. I oni mnie ściągnęli na podstawie tego, ale nie byli w stanie udowodnić, że to używam, bo tego nie używałem. To tak wyglądało w dużym skrócie, nie? Więc... No i kurwa, o tym mailu, to była moja ostatnia interakcja z Twitchem, jaką kiedykolwiek miałem, nie? Ty przynajmniej miałeś możliwość być na głównej, bo ja się kontaktowałem z Twitchem. Czemu nigdy nie miałem możliwości bycia na głównej? Odpowiedzieli, nie wiemy. Co ty gadasz? Serio? Twitch pewnie chodzi z założenia, że ty masz udowodnić, że czegoś nie zrobiłeś, a nie oni, że coś zrobiłeś, ale tak jakby, no nie możesz udowodnić, że czegoś nie zrobiłeś. No, tu jest WOT. Nic nie ma na nim, nie? Proszę mi udowodnić, że pana, że paczka do pana nie dotarła. Proszę bardzo. To jest moja pusta ręka, nie mam paczki, nie? Co ty gadasz, Piżo? To faktycznie dziwne. No, więc to taka sytuacja. To a propos zmiany nickname'u, no nie?